17 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium prezydentowi Wałbrzycha Romanowi Szoemyjowi za wykonanie budżetu w 2012 roku. Pięciu radnych było przeciw. Za udzieleniem absolutorium prezydentowi głosowało 17 radnych, w tym cały Klub Platformy Obywatelskiej oraz byli radni SLD. Pozytywne opinie o budżecie za rok 2011 wydały także Komisje Rewizyjne Rady Miasta oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Przeciwko głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości w obriskiej wspólnoty samorządowej. W ubiegłym roku dochody miasta wyniosły ponad 356 milionów złotych, a wydatki 387 milionów złotych. Władze pozyskały ze środków Unii Europejskiej ponad 37 milionów złotych. Wydatki inwestycyjne w roku 2012 zrealizowane zostały w wysokości ponad 78 milionów złotych, co stanowi 20,22% ogółu wydatków. Na realizację zadań inwestycyjnych miasto Wałbrzych pozyskało prawie 38 milionów złotych, a udział własny wyniósł 40 milionów złotych. Pieniądze zostały wydane m.in. na zakup nowych autobusów, budowę żłobków na ulicy Kasztalańskiej Niepodległości, remonty dróg i renowację Zamku Książ.